Do jednego muszę wam się przyznać. Bardzo, bardzo, bardzo nie chciało mi się zabierać za montowanie tego filmu. Nie dlatego, że to była jakaś źle spędzona towarzysko. Niedziela towarzysko było wszystko ok. Ba. Piłkarsko nawet było wszystko ok. No prawie. Oprócz dwóch rzeczy, jak mówił Jens Gustafsson, czyli oprócz wyniku i tego, że nie strzeliliśmy bramki. To będzie kilka minut, na pewno nie tak długo jak po meczu z Jagiellonią. Pewnie też dzięki temu w lepszej jakości. Zapraszam. Najpierw obywatelski obowiązek. Byłem przed chwilą w lokalu wyborczym moim, zagłosowałem, wybory samorządowe, nasze małe społeczności, mała ojczyzna, lokalne działanie jest bardzo, bardzo ważne. No ale teraz jest druga najważniejsza rzecz dzisiejszego dnia, czyli wyjazd na mecz. Gosia z Patrykiem zaraz po mnie przyjadą, potem jedziemy po Michała, no i na Poznań. Ze mną admin, siema Bartek. Cześć. Obowiązek spełniony, zagłosowany i teraz lecimy na Poznań. No tak, no szybko trzeba było z rana wstać, przyjść tutaj i jedziemy dalej. Trasa do Poznania, szybki obiad i jedziemy. I meczycho. Jak jest admin na vlogu, to musi być dobry wynik. Bartek, spokojnej drogi, trzymaj dzięki. Się, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w Poznaniu, dzięki. Taki to dzień, że trzeba spełniać swoje obywatelskie obowiązki. Nie pokażę wam, jak zagłosowałem, ale to, że zagłosowałem, na pewno. Do widzenia. No, teraz na mecz. Serwus sportowcy, a tym razem nie obserwujecie, jak wychodzimy z domu, jak Maciek się ubiera, albo jak kroi warzywka, pieczarki i ogóreczki na sos tatarski. Tym razem obserwujecie, jak jedziemy do Poznania. Z tyłu tam za mną siedzi Maciek Kuzik. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Oczywiście najpierw pokażemy tył. Jest też nasza pani fotoreporter Małgorzata. I nasz człowiek specjalista od filmików z Murawy, Patryk, który oczywiście, jak to zwykle bywa, w drodze do Poznania pełni rolę kierowcy. Słuchajcie, i ma czerwoną bluzę, tak jak wtedy, bo wtedy też miał czerwoną bluzę. Tak, ma, tak jest. Wtedy też miał czerwoną bluzę. Ja też miałem wtedy tę bluzę, bo nie mam innej. Znaczy mam jeszcze szarą, dobra, spokojnie, mam parę. Natomiast nie no, musimy zachowywać jakieś pozory tego, że ubieramy to, co przynosi szczęście. Maciek, jak widzicie, jest w zupełnie innej koszuli, ale słuchajcie, on też jest naprawdę wyletniony, zobaczcie. No jak? Zobaczcie. Ciepło, 27 stopni ma być dzisiaj w Poznaniu. 38. Temperatura 23. O, już są 23 stopnie. Słuchajcie, przełączę na chwilę widok na brudną szybę, ale przede wszystkim zobaczcie, znowu jedziemy oczywiście z starą S3, no bo nowa S3 jest zablokowana. Jesteśmy gdzieś w okolicach Gorzowa. Trwają targi o to, co zrobić z klimatyzacją. Słuchajcie, Maciek, dobrze, to teraz przyłączam tak, żeby było lepiej słychać to, co ja mówię. Po co jedziemy do Poznania? Do Złotych Łuków jedziemy, nie Gosia? Tak. Bo nasz każdy wyjazd, który jest z redakcją My Portowcy, to musi się wiązać z wizytą w Złotych Łukach. Nie, a tak naprawdę jedziemy obejrzeć fajny mecz, jedziemy
powalczyć o punkty, no bo przecież nie wyjdziemy na murawę, nie położymy się od razu, tylko będziemy z tym Lechem starać się wywalczyć punkty. Pewnie będzie ciężko, bo te 120 minut, które mamy w nogach po meczu półfinału Pucharu Polski, też zrobi swoje. Ja przypomnę, że po Poznaniu była, po ćwierćfinale w Poznaniu była Warszawa, tam było 1-1 i też nogi piłkarzy były ciężkie, więc dzisiaj być może będzie w bardzo podobny sposób. No ale jedziemy walczyć, jedziemy spróbować cały czas utrzymać się w tej ligowej czołówce. Kiedyś zrobię eksperyment. Zadam jedno krótkie pytanie, po czym wyjdę sobie na godzinę i jestem ciekawy, czy Maciek będzie jeszcze gadał. Na potrzeby tego vloga to wejście ma mniej więcej 3 minuty. Nie wiem, czy puścimy je longiem. Zobaczymy. W każdym razie na razie kończymy. Usłyszymy się gdzieś albo jeszcze z trasy, albo może już z Maka. Z Poznania. Za 400 metrów skręć w prawo. Miliko podanie prosi, lewy dostaje na pustaka. Polska mistrze ma da faka. Kogo chcesz, dziewczyno, ja wiem. Pastana! Stadion Lecha, tutaj widać, słuchajcie, pokażę wam, że oni swoje korzenie, o, tu są korzenie, nie wiem, czy widzicie, wszystko jest na miejscu, więc jakby co, to nie ma. Maciek gotowy? Ruszamy, cieplutko, piękna pogoda, idealna, fajna godzina też na ten mecz, bo można było w miarę o normalnej porze wyjechać ze Szczecina i o w miarę normalnej będzie można wrócić. Nasza ekipa foto przed nami. Pomachajcie foto. Cisza, spokój, nic się nie dzieje. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ciężki mecz przed nami, ale teraz już nie będzie łatwych spotkań aż do 2 maja. 2 maja ten najważniejszy, a po 2 maja też całkiem istotny. Próbują mnie tu zagłuszyć, ale ja sobie dam radę. Stawiacie nam kawę, my ją właśnie w tej chwili pijemy, ale też dzięki tej kawie mamy nową rzecz. Mamy statyw, zaraz Michał pokaże, mamy kamerkę. Są słuchawki, które też do tego zestawu pasują. Więc nowa rzecz tak naprawdę od meczu. Próbowaliśmy to zrobić przy meczu z Krakowią. Niestety problemy techniczne, ale właśnie zrobiliśmy to po to, żeby na ten półfinał Pucharu Polski z Jagiellonią było wszystko tip-top, było wszystko dograne, no i mogliście obejrzeć tę transmisję z dopingiem z Młyna, kapitalnym dopingiem z Młyna. Potem oglądaliście też to, co działo się na trybunie, na stadionie po ostatniej minucie. No i dlatego widzicie, wystawiacie nam kawę, my to mamy, a taki Kuba Lisowski w czerwonej koszulce siedzi. Jemu nie stawiacie kawy i on tego wszystkiego nie ma. Kuba, pomachaj naszym widzom. Bieda komputer, o proszę bardzo, ale maka w dobrym nastroju, kłania się nawet nisko.
więc zobaczymy, jak to będzie po meczu, ale na razie nastroje mamy przyzwoite. No nie wszystko w Poznaniu funkcjonuje tak, jak należy, jak widzicie. Przed chwilą u nas przy stanowisku Maciek Henszel, rzecznik prasowy Lecha Poznań, mój przyjaciel jeszcze z czasów pracy w przeglądzie sportowym. Bardzo sympatyczny chłopak, mimo tego, że rzecznik Lecha. Słuchajcie, nie może gadać, bo dopadła go alergia, natomiast wyszeptał: zdobywajcie w końcu to trofeum, bo ile można czekać. No więc tak, zaczynamy dzisiaj, zgarniamy 3 punkty i potem co? No nic, jedziemy po podwójną koronę dla Maćka Henszela, rzecznika prasowego Lecha. Niech chłopak ma, a co? Polskim, proszę pana, to jest tak. Nuda. W ogóle brak akcji jest. Pustka, pustka. Nic. Absolutnie nic. Pojtowcy niedokładni, pojtowcy anemiczni, pojtowcy z bardzo dużą liczbą indywidualnych błędów. Czy coś zmieni Gustaw Sączki w przerwie? O tym przekonamy się za kwadrat. Natomiast ja jednej rzeczy nie rozumiem. Bo mamy w nogach 120 minut meczu z Jagiellonią Białystok i teraz tak naprawdę grając tak niedokładnie, dokładamy sobie kolejne metry. Ganiamy za tą piłką po prostu na prawo i lewo, ale nie dlatego, że Lech ma większe posiadanie, nie, że Lech... część... że wymienia tę piłkę po gorące, tylko sytuację nami. No tylko dlatego prostu... my biegamy za piłką, bo sami wypuszczamy z siebie nawzajem do tego, na tak zwane zapalenie płuc. Nie ma opcji dojść do tych podań. Dwukrotnie zirytowany Grosicki. Fatalne dzisiaj, pierwsza połowa fatalna Aleksa Gordona. To jest w ogóle, musi tam być jakieś trzęsienie ziemi w szatni. Musi Gustafsson może zmienić. No chyba, że przyjechaliśmy tutaj po 0-0, to jeżeli tylko nie będziemy podawali Lechowi piłek, to ten 0-0 stąd wywieziemy, tak? Ale no ja nie wiem, bo moim zdaniem jest szansa na to, żeby ten mecz wygrać. Absolutnie. Tylko trzeba zagrać w piłkę. Jeżeli byśmy weszli na pięterko wyżej swoich umiejętności... Tak, chodź, zwiedzimy sobie pięterką.
Pierwsza połowa była taka, że teraz Maciek się tu dosiada, bo on musi być oczywiście za mnie. Nie muszę! No ja wam chciałem powiedzieć, że ja się zachowuję, jakbym był w kinie, na nędznym filmie. O, jestem przygotowany na drugą część meczu. Proszę bardzo. O, następny, zobacz. Chłopaki do kina przyszli na czosy, paluszki. Na pokazy. Dobre, niekawek. 2017. Jeśli twoje dziecko powinno dołączyć do tego, że ty pełny, muszę zgłoszeniowy i przyjść. Spoglądam na pana Piotra Lasyka. Koniec. Nie jestem w stanie słów na zakończenie tego spotkania. Lechko Poznań pokonuje dzisiaj przy bułgarskiej słabą, fatalnie dysponowaną Pogoń Szczecin. Pogoń Szczecin, która ten mecz przegrała na własne ryzyko, nie wykorzystując też dobrej jednej sytuacji w końcówce pierwszego spotkania. Dziś do domu jedziemy na tarczy. To listen and write very strongly, because there was two things that we was disappointed in this game. The result and that we didn't score. Chciałbym, żebyście teraz słuchali i zapisali to dokładnie, co powiem, bo są dwie rzeczy, nad którymi jesteśmy przede wszystkim rozczarowani. To dlatego, że przegraliśmy i że nie strzeliliśmy gola. Everything else was on a very high level from Pogon side. I'm very proud of the players. They did everything. We played a great game and we did everything to win this game. We didn't have the last quality, but as it looks like now, we look very, very good and I'm very proud of the players. Cała reszta, naszym zdaniem, była bardzo dobra. Wyglądaliśmy na boisku bardzo dobrze, graliśmy bardzo dobrze. Brakowało nam tej jakości, tego wykończenia na koniec akcji, ale jeżeli tak będziemy wyglądać zawsze, to jesteśmy bardzo dobrą drużyną i wyglądaliśmy dzisiaj bardzo dobrze. Czy nie słychać? Nie sądzę. Trener Jens Gustafsson powiedział, że on jest bardzo zadowolony z tego, co się wydarzyło na boisku, z tego, jak wyglądał zespół, z tego, jak zespół grał i że zabrakło tylko trafień. I to jest akurat rzecz, z którą się z Jensem Gustafssonem, myślę, Maćku, zgodzimy, prawda? Zabrakło trafień, ale no naszym zdaniem nie wyglądało to tak świetnie, jak opisuje to trener. I teraz pytanie, czy my rzeczywiście inaczej rozumiemy piłkę nożną niż nasz trener, czy po prostu jest to jakaś medialna gra Jensa Gustafssona, który ma coś do, nie wiem, do ugrania, chce w jakiś sposób, nie wiem. Trener tymi słowami chce zdjąć krytykę z zawodników i wziąć ją na siebie, że mówi takie rzeczy, bo wszyscy widzieliśmy dzisiaj dokładnie na boisku przy bułgarskiej, że no już wspomniany wcześniej przeze mnie Aleksander Gorgor zagrał fatalne zawody, że było dużo niedokładności, że było bardzo dużo strat, że było bardzo dużo podań tuż wprost pod nogi rywali. I tak jak Gustafsson ma to już w swoim zwyczaju, on ściągał ten ciężar gatunkowy przegranego spotkania i pozwalał krytykować siebie, wytaczając taką zasłonę dymną. Myślał sobie i zawsze też tak miał. Mówi, dobra, nawalajcie we mnie, ja powiem coś takiego.